Witam Was na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii numer 6, gdzie znajdują się aż 3 szkoły, gdzie dzieciaki po prostu ze sobą współpracując uczą się, bawią i tworzą wiele rzeczy. Ośrodek to nie tylko szkoła, tak? Bo powiedziałam o tych kilku szkołach, natomiast jest internat, w którym większość z nich mieszka. To są właściwie grupy oczywiście chłopców i dziewcząt. I są też uczniowie, którzy z domu rodzinnego dochodzą na zajęcia i tutaj odrabiają lekcje. Nazywam się Kamila Wolszczak. Jestem artystką sztuk wizualnych, performerką i mediatorką sztuki. W ramach sztuki zaangażowania zostałam zaproszona do MOS-u numer 6 na Woli i z młodzieżą, która właśnie mieszka i uczy się w tym ośrodku, stworzyliśmy działanie Państwo Broszka, starając się odczarować stereotyp o MOS-ach i MOW-ach lub inaczej powszechnie używanego słowa poprawczaka na coś bardziej dumnego i powodującego to, że chce się tu być i wie się, dlaczego się tu jest. Teraz zaplanujemy, jakie kolory się tu znajdą, jeżeli będzie w planie. Dobra. Legii zróbmy. O! Może my będziemy Legią z MOS-u. Dobra, ale jakie lubisz kolory? Nie spodziewałam się, że takie szkoły tego typu mają bardzo aktywny program animacyjny, kulturalny, pełny pewnych form sztuki i takiego rozwoju indywidualnego. Często moje rozwiązania, które były proponowane młodzieży, były już im znane. Starałam się z nimi działać za pomocą ruchu, gestu, słowa, poprzez rysunek. Robiliśmy też technikę batiku, malowania tkanin, stąd też później wpadł nam do głowy pomysł flag. Graj, proszę. Weźmiemy niebieski. Ej, a tutaj musimy jeszcze więcej. Weźmiemy niebieski i tej broszki. O, to jest dobry pomysł, ale niech to jest nie. Zabierzemy broszka. Właśnie, tak. Graj, proszę. Następnie chłopaki ujawnili się ze swoimi zapędami graficiarskimi, więc zaraz weszły szablony. Później to, żebyśmy jeszcze właśnie zrobili konkurs graffiti, który już jest tak naprawdę coroczną tradycją. Jakby starałam się proponować im swoje pomysły, ale używając ich już jakby języka, który znają. Starałam się też z nimi nawiązać tutaj sieci sąsiedzkie, co okazało się dużo bardziej trudne, bo tak naprawdę Wola jest bardzo nabitym osiedlem. Tak, jest dużo miejsc, w których są duże skupiska ludzi, do których bardzo ciężko dotrzeć. Mamy wokół siebie sąsiadów w blokach, w blokowisku dużym. Mamy też przedszkole, mamy szkoły i tak nieśmiało z nimi współpracujemy. My jesteśmy z Państwa Wrówka, naprzeciwka. Mrówka! I przyszliśmy Wam opowiedzieć bajkę. I ogólnie jesteśmy z Wami teraz połączeni łańcuchem. Z takim przyjaźnią, nie? Jak wyjdziecie, to zobaczycie. Jeszcze przedszkola mi się tak ładnie. W trakcie warsztatów stworzyliśmy, czyli młodzież stworzyła identyfikację wizualną, przypinki, stworzyliśmy krótkie wideo i rap Państwa Broszka. Dużo rozmawialiśmy. Czym dla nich jest Państwo Broszka? My Państwo Broszka, MOS numer 6. Witamy Was wszystkich i mówimy cześć. Czasem chodzimy do Wola Parku, by kupić wansy, nowe ubranka. Na naszej Woli nikt się nie boi, bo Państwo Broszka stać na szacunek, uśmiech i miły podarunek. W trakcie finału pokazaliśmy wszystko uczniom, nauczycielom, a także zaproszonym gościom z sąsiedztwa. Efekty tego działania będzie widać w przyszłości, jeżeli to będzie pielęgnowane. Ja bym przy takich projektach życzyła sobie większej partycypacji całej szkoły, osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie szkoły i jakby wizji na przyszłość.
bardzo bym sobie życzyła, żeby sąsiedzi dostrzegali w ogóle szkoły, przedszkola i instytucje publiczne jako ośrodki, które też chcą tworzyć społeczność lokalną. Dzisiaj dobre emocje dla was i dla nas, by przyjąć honor i dumę do każdego serca, aby się nie stoczyć z dobrej drogi. Wtedy byłoby ekstra. Bóg patrzy z góry, ja jestem na dole. Piję herbatę, piszę teksty na stole. Nie wiem czemu, to nie wyszło mi. Wiem, że dobrze się bawiłem i teraz mi stać się śni.